Hej moi drodzy, z tej strony Wodzu i dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ zagramy sobie czołgami lekkimi w War Thunderze, a mianowicie wszystkimi, jakimi dysponuję. I nie tak, że zagram wszystkimi w dzisiejszym odcinku, tylko bardziej koło losujące wybierze z każdego państwa, jakim pojazdem mam zagrać. Mój cel to jest wykonać zadanie, przedni patrol, zdobyć 50 fragów. Nie wiem skąd te 6 kili jest wcześniejszych. Więc każdym pojazdem będę starał się zdobyć 50 kili. Każdy pojazd będzie wylosowany z każdego państwa, randomowy czołg lekki, który posiadam. Więc liczcie. Mam nadzieję, że nie zapomnę, żeby zrobić te 50, a nie 44 fragi. A więc pierwsza gra jest M18 Hellcatem. Byłem pewny, że ten pojazd się pojawi, ponieważ występuje w kilku państwach, ale nie sądziłem, że będzie akurat oryginalnym. I to tak na sam początek. Ciekawe, ile razy się powtórzy. Ulele, 109. Nie udało mi się trafić, a jeszcze tam jest IS-2, który się tutaj zaczyna gapić. I jeszcze to jest mod. Krzaczek mnie tu trochę oślepia. Idealnie w poliko. Więc tutaj jeszcze obok mam 85. Może jakoś się uda tu przejechać, dajesz. Już samoloty na niebie się pojawiły. Kuźwa. Kuźwa, tam pojechał. O, jest jeszcze... Jak? Przecież to się powinno przebić przez Foxa. Ale dobra, przynajmniej wiem, gdzie pojechał. Pytanie, czy on tam będzie siedział, czy on tu będzie jechał. Na razie on tam stoi. I mi się nie podoba. Nie roz... Kurde, drużyna Foxów. Dosłownie to jest cała drużyna? Chyba jo. O kurde. Trzy kuźwa. Tego się nie spodziewałem. O dobra, mamy jednego. Nie spodziewałem się, że to akurat jest light. Dla pewności muszę... Oj! Kuźwa! Bo musiałem te siatki rozwalić i go nie zabiłem. Już tutaj są jakieś zaznaczone pojazdy. Kuźwa. Zdążę to przeładować? Mam nadzieję, że tak. Bo tego Milana trochę uzupełnia. Leć mały. Mamy. Tam jeszcze ktoś się chowa za tym terenem. Tam jest skorpion. Kolejna ofiara. Kolejne zaznaczone cele. M103, da radę tak rakietą? Da radę. Może bardziej... Nie ruszy się, ale obok amunicji. Dobra, dajesz. Powinno być po M103. Kuźwa, skręciło to. Chciałem wycelować w amunicję. Tutaj coś podjechało. Bradley. Czy taki atak mi się opłaci? Opłacił się. Po co szybkostrzelność? Tak ma się duży, mocny pocisk.
No, teoretycznie czy duży. No, od Bradley'a większy. Słyszę tu wrogi czołg. Okej, tu się znajduję. Czy on się tu patrzy? Nie, on się tutaj nie patrzy. Albo... Ładowniczy. I kurde, zone-shotował mnie. Uźwa, już nieprzyjaciel. W złym momencie to akurat, ale... Dobra, jest rozbrojony. Kurde, nie zabiło go to. Asysta, jeszcze dostałem gdzieś tam z prawej. Coś mi dzisiaj strasznie nie idzie wykonywanie tych zadań na tych lightach. A teraz wylosowało jeszcze takiego, i to jeszcze na zimowej mapie. Raczej nikogo nie rozwalę, ale zobaczymy. Już tutaj bulldog wjechał. Obracaj te wieże. Jest nadzieja. Udało się, kurczę. Gorszą maszyną zrobiłem fraga, niżeli japońską wcześniejszą. Ale to też ze względu na mapę, lepsza mapa. Jest tutaj Sherman. Mamy kolejnego. Troszeczkę ten krzaczek na wieży mam za duży, trzeba będzie to sobie poprawić. Uj, to raczej duża maszyna. A, to tygrys! To od frontu go nawet nie drasnę. I kurde, Emil się pojawił. Ktoś już wjechał na strefę C. Tylko go stąd nie widać. Wjechał i zjechał. A, bo te 80 tu też wjechała. Obiekt... Aha, rzuciło każdy na każdego. No to trzeba uważać. Jest tutaj. Poszła karuzela. Kuźwa! Tego brakowało. O, jeszcze coś do mnie innego nawalało. Tuż trzeba zobaczyć, jak ten EBR wygląda teraz na tym 6-7. Chociaż z tą amunicją i z tą penetracją... No, to raczej będzie mocno saperujący pojazd. Ale zobaczymy, może coś mi się tutaj uda ugrać. O kurde. Było blisko i to bardzo. Okej, okay, ja tam nawet te 9-5 się znajduje. No to już moja pozycja jest spalona. Albo te 28. Nie przyjrzałem się, czy jest szeroki, czy wąski. Te 9-5, czyli rzuciło 7-0 z tego, co widzę. Mamy Stalina. Tylko dowódca obok jednego z załogantów to przeleciało. Dobra, teraz udało się trafić bardzo nisko. Myślę, że sobie stąd odjadę, bo ta pozycja aż tak bardzo nie oddaje ogólnie. Mamy Skorpiona, a drugie zniszczenie. Dobra, pora się trochę bardziej schować. Stalker Bulldog. Skrzynia biegów. W końcu jakieś zniszczenia. Tam jest Heavik. Dużo ciężarów. I ta amunicja niestety mocno mnie jeszcze ogranicza. Tam jest jakiś Sherman. Mamy kolejnego. Teoretycznie.
Teraz za nisko i mnie zobaczył. Dobra, udało się go dorwać. Niestety zostałem zaznaczony na mapie. Jakiś ciężar. O, mamy kolejnego. Shermana. Uj, idealnie w amunicję dostał. To jest tak naprawdę chyba jedyne miejsce, z którego mogę ich w miarę likwidować. Patrząc na to, jakie tam są maszyny. Myślę, że zaryzykuję. A, on stoi frontem. No to się nie opłaciło. Prawie bym go trafił. Jest tam jeszcze jakiś Sherman? Kuźwa, za wysoko. Byłoby szóste zniszczenie, ale jest pierwsza gra, gdzie nie zginąłem. Leopardy 2. U Dreama. Nie zdążyłem. Kurczę, tutaj. Aha, przez to, że mi zlagowało, to zacząłem strzelać przed niego, a nie w niego. Kuźwa. Udało się jednego załatwić. O, było blisko. Co może mi 5 pocisków w magazynku zostało. Uuu, prosto w taśmę. No jakby inaczej, jak nie śmigło. Mam teraz dylemat i jednocześnie pytanie do was. Jak posiadam dwa samochody M1128 Striker, to liczymy do takiego losowania je oba, czy tylko jeden? Dajcie znać w komentarzach. Na razie uznam, że zagramy sobie tymi dwoma w jednym meczu. Troszeczkę będę miał ułatwienie, jak zjadam. Widzę, że Sowietów mamy po obu stronach. No, trzeba będzie uważać. Jest nieprzyjaciel! Mamy tę 80-kę. Tak. I dostałem od obiekta. Gdzie on w ogóle był? Aha, dosłownie tutaj obok siedzi. Ale ponieważ mam drugiego Strikera, to może coś się uda, ale naprawdę ciężko tymi lightami idzie. Rzuca mi często takie ciasne mapy, gdzie MBT-ki czułyby się fantastycznie. W zasadzie nawet czują się. A tak duże pojazdy, nieopancerzone, mają naprawdę trochę ciężko. W szczególności czemu rzuciło małą fuldę, a nie dużą. Został trafiony, ja się nie ruszę. On nie obróci wieży. Jest tymczasowo ok. Wrogowie przejęli strefę. Aha. Nie zdążę przeładować. Albo zdążę, bo popełnił ogromny błąd. No, ta maszyna jak stoi bokiem, to jest naprawdę nieśmiertelna. Nie wiedzą ludzie, żeby walić pod wieżę. Wydział nowy silnik. Dajesz, załaduj. Samolot byłby już kolejny. BMP akurat podjeżdża. O kurczę, jaki farciarz. Za nisko wycelowałem. Kurde. Jestem lekko stratny. Więc jak najszybciej muszę się wycofać. O, przyjechał sanitariusz. Saniteta. Załogant jest. I BMP został zdjęty przez T29. Okej, widzę go. Zaleta jest rozbrojony. Pytanie, czy uda mi się go dorwać.
kurde, to trafienie nie oddało. O, teraz oddało. Warto tak się trzymać trochę za innymi. Nie, kurde! O, kurde, akurat ten wjechał pod jakąś wrogą maszynę. Tam jakiś Szwed się znajduje. Czy przejeżdżać, czy to kurde jakimśkolwiek stopniu odda? Tak, oddało. Teraz ważne, żeby się tutaj schować. Dlatego warto wozić te pociski przeciwpancernym z ładunkiem. Widać, oddało to. Dobra, na chwilę trzeba tutaj zerknąć. Tutaj na dole słyszę. Jest jakiś wrogi czołg. Leopard? O kurze, jak on się nazywał? Christian, o. Christian 2. Albo STRV, też tak można powiedzieć. Okej, gość mnie widzi. Kolejnego udało mi się leoparda dorwać. Z tym mam jedynie tutaj problem. Chyba gość mi zniknął. Chyba niedobrze, że mi tutaj akurat musiał leopard zniknąć. Dobra, on tam po drugiej stronie się jakoś schował. Okej, tutaj jedzie kolejny wrogi pojazd. Coś papierowego. To trafienie oddało. Coś się tutaj znajduje. Jedzie ten gość. Może trzeba go trochę zachęcić do wyjazdu. Tutaj przy mnie słyszę coś chyba na podwoziu Lighta bądź BMP-ka. Tu jest Szwed. Dobra, Szweda mamy. Skrzynia biegów, ale nie wiem jak się do gościa przestrzelić. Kurde, nie rozwalę go. O, ho, ho, ho. Poszła mu amunicja. Tu jeszcze Szweda mam. Problem jest taki, że na Szweda nie mam depresji. I jeszcze Wizel. A więc wylosowało Ratela z 20. No nie będzie łatwo, bo ta 20 to jest taki słaby dodatek. Jest efektywna na pojazdy pokroju PTK, ale nawet lufy tym nie rozwalę. Na szczęście mamy tutaj 7 Milanów. Milany na 6-7 to jest OP. Ale ta 20 nie. Więc sama maszyna z tą 20 jest naprawdę strasznie nisko i mapa teoretycznie przystosowana, ale bardziej ja chyba gdzieś pozostanę z tyłu. Będę stał z tyłu i zza górki może walił Milanami we wrogów. Jaki to miały one zasięg? 2 kilometry. Najpierw poczekam na pierwszą falę. Bo niestety, ten pojazd, mimo że jest ogromny, to 3 załogantów w jednym miejscu. I brak celownika dowódcy. Strasznie utrudnia jego działanie. Tam jedzie pierwsza ofiara. Ulala! M64! O, ta maszyna akurat miała styczność z rakietami. Ulala, tu na dole sowiecka maszyna. Trzeba wycelować idealnie w wieżę. Na szczęście ta rakieta jest bardzo szybko ładowana, więc mała poprawka. Mamy drugie zniszczenie. Tam Super Sherman.
Będzie... Kuźwa. Muszę przeładować. Szybciej przeładuj. On nie wie skąd dostał. On... No. Jest! Słabo, bo ja teraz widzę, że... Lepiej było chyba podjechać pod ich restwa, bo ta pantera tylko spawn campi. Przez to ja na przykład nie miałem okazji do jakiegoś zaatakowania ich. A więc mamy powtórkę Type 89. No, tego to ja się nie spodziewałem. Tym razem musi wyjść. Ulala, śmigło na tyle. Uuu! Jak ładnie eksplodował. Czyli mamy zestrzelenie. Kuźwa, widziałem, że leci rakieta, ale wydawało mi się, że mnie minęła. Papierowy kołowiec i walka w mieście. To nie wróży nic dobrego. No i jeszcze to rozmieszczenie amunicji w mojej sytuacji. Jakbym był po drugiej stronie mapy, to bym prawą stroną się wychylał. O kurczę, jak wyszło! Dobra, ja tutaj chcę się tak obrócić, żeby jak najmniej było mi widać ten bok. I też, żeby nie dało się mi unieruchomić napędu. Więc teraz trzeba tylko postać, poczekać aż ktoś się wychyli. Kuźwa! Zerowe uszkodzenie. On akurat idealnie mnie widział. No, jest problem. I to całkiem spory. Kurde, zabił mi strzelca, ale przynajmniej sam został rozwalony. Tylko już jadę na dwóch załogantach. Tam się znajduje te dziesiątka. Jakoś tutaj masz zamiar, gościu, wyjechać. Czy będzie tak stał w tamtej okolicy. Już dwa czołgi tutaj się znajdują. Ta dziesiątka na szczęście mnie nie widziała. Tamten już mnie widzi i kończy się tak moja gra. No to teraz będzie cierpienie. Amunicja beztrotylowa, tylko sam metal. O kurde! O, ale pojedynek! Musala mnie uratowało. No, mówiłem, idzie o nowego i dowódcę. Kuźwa, nie! Klasyka. Słyszę tutaj Foxa. Kurde, serio? Jeszcze tam jak pantera się akurat pojawiła. A, ona tam stoi. Kuźwa, niepotrzebnie strzeliłem. Ale na szczęście gość nie zauważył i się cofnął. Chciałem ten murek tutaj rozwalić. Ciebie tutaj, kolego, widzę. Tu jest jeszcze Jambos. Tam jest kolejny Sherman. Tam jest kolejny Sherman. Na tę sekundę ta artyleria mi tu mocno zagraża. Może jakbym trochę wcześniej się wychylił, miałbym okazję na zaatakowanie tych dwóch Shermanów od boku. Wiem jedno, tutaj jest jeden akurat. Mam nikłą szansę. Pionowy ładowniczy. A jemu półcala jeszcze działa.
O, jest po mnie. Może będę szybszy? Kurde, przełączyłem się na PK. Przydałby się na tę sekundę bardziej hit. O, właśnie! Udało się! Tak jak mówiłem, dobrymi maszynami mi dzisiaj nie idzie, szrotem idzie. Chociaż to nie jest aż taki szrot chiński, jest gorszy. Jest tam akurat Jambos, udało się mi go rozbroić. Well, to trafienie nie oddało. Rosyjska maszyna tutaj jest, niedobrze, niedobrze. Kierowca dział nowy. Mam szansę. No syste, no ty złodzieju. Oh no. Ja widzę, czym ty jesteś. Ha, na szczęście. Na szczęście hit jest bardzo efektywny na takie rozmieszczenie załogi. Cóż, zakończyła się zabawa. A więc zostało jeszcze 9 zniszczeń. Pytanie, czy to będą 3 bitwy, czy to będzie 9 bitew? Dla pewności, że jadę takim wybuchowym magazynkiem, może gdzieś ustawię się z tyłu, wyjadą inne, mniej wybuchowe magazynki. Tutaj tam jedzie! U kurde, nie trafił. Dla bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, co ta gra odwali. Kuźwa, akurat od tyłu. Już tam było widać jakiegoś nieprzyjaciela. Dobrze, może na razie tutaj się zatrzymam. M60, tam jest jeszcze pojazd z rakietami. Kurde, Chieftain. Może lepiej wychylę się z miejsca, gdzie jest większa dla mnie osłona i mała szansa, że mnie zobaczą, chociaż ten tu cały czas się gapi. No to kuźwa było! I teraz rozumiecie, dlaczego mi tak tragicznie idzie też. Nie wiem czemu. Jak chcę tymi lightami tak nagrać, ma taki materiał. Nie bardzo idzie. O, ładowniczy. Kierowca i polufia, o. Rojkat. Nie mam dymnych, aby się teraz bardzo przydały. No kurde, tutaj jakiś cwaniak siedzi. Dobra, udało się go załatwić. Magazynek i mały pojazd mnie uratował. Jakbym był trochę większy, nie byłoby aż tak łatwo, ale też z drugiej strony. Czasami wielkość ma znaczenie, jeśli chodzi o żywotność. Raz wielki przetrwa jak Striker, raz mały przetrwa jak po prostu JPZKA2. Nie pamiętam pełnej nazwy, tam coś wrogiego jedzie. Może się uda i w zasadzie to dopiero kolejne zabójstwo. Tego tutaj dam radę jakoś dorwać. Dobra, zaryzykuję i tak tu podjadę. Za nisko wycelowałem. Dobra, ale teraz się udało. Już jakaś wroga maszyna wjechała na strefę. Pytanie, czy uda mi się na czas wypatrzeć przeciwnika. Raczej znajduje się gdzieś po lewej stronie. Uśwa! Frontu Leoparda nie przebijam. Trzeba zapamiętać.
Tyle tu maszyn hałasuje, że nie wiem, co jest blisko, co daleko. Wiem, że coś jest jedynie tam po prawej. Tutaj coś dymi. O no! Tego nie tknę. Ha, super. Czeriuter! Małe uszkodzenie, ale 20 się przybiła. Tam jak widziałem, jakieś drzewo się przewróciło, ale nie wiem, czy to od strzału, czy od gąsienic. Kolejny eksplodował. Co jak co, ale walenie z rakiet tutaj jest teraz łatwe. Szwed jedzie. Skąd dostałem? Od pleców. Powiem tak. Co ja tutaj tym lightem robię? Lepiej jakby rzuciło mi tutaj CCVL-a, czy jakąś inną maszynę z armatą, a nie na pustej, otwartej przestrzeni działka automatyczne. Mam teorię, że War Thunder głupieje przez to, że ja co chwilę zmieniam państwo i jednocześnie pojazd. To akurat śmigłowiec leci. Tylko czy wyceluje? Za duże wyprzedzenie robiłem. O, zestrzelony! Zostały jeszcze dwa zniszczenia. Ulala. Nie mam na tyle dobrej optyki, by zweryfikować, co to tam stoi. Dobra, załóżmy taki dystans. Mamy drugiego! To ci dopiero sytuacja. Udało się rozwalić pojazd z takiego daleka. Akurat light się trafił. To jest OF. Trochę ich jest blisko. Teoretycznie kilka papierowych maszyn. Ale jak się źle wychylę, to będzie po mnie. Kuźwa. Podjechał w takim kierunku, że go niestety nie widzę. A jeszcze tam magach zaczął się wychylać. Chyba magacha nie przybije. Więc tak, został podpalony, masz gościu ostrzał artyleryjski. Jeszcze stamtąd do mnie... Kuźwa, akurat taśma się skończyła i on jeszcze raz strzelił. Nie wiem, ja teraz jakiegoś strasznego pecha mam na tym graniu, ale został ostatni frag. Oby wyszło. Reszty mi się nie podoba tutaj ten obszar. Trzeba by się wychylić. Mamy tam widocznego wroga. Uj, idealnie poszała 55. Tutaj jest OF. Kurde, beznadziejne trafienie. Zdążę przeładować? Słyszę tu jeszcze jednego wroga. A raczej dwóch. Coś jeszcze tutaj hałasuje. To jest zabawne. Ten pojazd ma jedną z najgorszych strzałek, bo to jest strasznie mały kaliber. I znów mi nim idzie. Coś ostatnio jest nie tak. Jak mówiłem, szrotem idzie. Dobrymi nie. Kuźwa! A więc to byłoby, moi drodzy, na tyle w tym odcinku. Jak taki materiał wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, czy chcecie podobnego typu kompilacje. Coś będę kombinował, mam różne pomysły. I cóż, były to dziwne gry,
Nie wiem, jak gram tymi lightami normalnie, to idzie lepiej, a tutaj szło gorzej, więc następnym razem spróbuję coś bardziej z jednym państwem. No i co? Zostawcie łapkę w górę, komentarz, a ja idę leczyć swoją psychikę. Trzymajcie się, na razie.